Witamy w czwartym odcinku programu Celebryci. Dziś przedstawimy Państwu obraz tragicznie zmarłej Ewy Sałackiej, jednej z najpiękniejszych i najciekawszych aktorek polskiego filmu. Ewa Sałacka była jedną z najbardziej charakterystycznych polskich aktorek. Jej tragiczna śmierć w lipcu tego roku wstrząsnęła całą Polską. Urodziła się 3 maja 1957 roku w Warszawie. Była córką znanej reżyserki telewizyjnej Barbary Sałackiej. Ewa już od dziecka była wyjątkowa, pełna energii i pomysłów. W liceum marzyła, by zostać aktorką. Chciała zdawać na Akademię Sztuk Pięknych, projektować kostiumy. I nagle, 2 tygodnie przed egzaminami, dowiedziałam się w tajemnicy od babci, że ona złożyła papiery w szkole filmowej w Łodzi na wydział aktorski. No, byłam przerażona, ale nie ingerowałam. Musiała mi tylko przyrzec, że jeżeli nie dostanie się za pierwszym razem, nie będzie próbowała więcej. A jednak. Do łódzkiej filmówki dostała się za pierwszym razem. Była najpiękniejszą dziewczyną na roku. Zawsze oryginalnie ubrana, z rudą czupryną, wzbudzała wielkie zainteresowanie wśród kolegów z roku. To było w szkole filmowej. Obie byłyśmy piękne, młode, wesołe, szalone. No rzeczywiście byłyśmy niezwykłe szalone, ponieważ ona wyglądała w sposób tak kolorowy, tak ognisty, zawsze miała czerwoną burzę włosów i była, zawsze była nieziemsko piękna i nieziemsko zgrabna. Robiła wrażenie na wszystkich, taka najpiękniejsza dziewczyna w szkole filmowej. Szkołę filmową skończyła w 1981 roku. Jeszcze na studiach zagrała w filmie Filipa Bajona Aria dla atlety. Ewę jednak pchało w świat. Razem ze swoim mężem, dziś jednym z najbardziej znanych polskich reżyserów, Krzysztofem Krausem, wyjechała do Wiednia, gdzie grała w Volkstheater. Długo jednak miejsca w Austrii nie zagrzali. Następnym etapem ich podróży był Paryż. U mnie w Paryżu mieszkała przez bardzo, no taki fajny, długi okres. Nie pamiętam, czy w 82, czy w 83 roku. I z tego okresu właśnie pamiętam jej pogodę, jej taki uśmiech i zawsze rano jadła krem karamel. W Paryżu małżeństwu wiodło się różnie. Ewa była modelką, natomiast jej mąż zajmował się pracami budowlanymi. Sałacka do Polski wróciła w 1985 roku. Niestety małżeństwo z Krzysztofem Krause szybko się rozpadło. Aktorka na rok załapała się do Małego Teatru w Radomiu, gdzie dostrzeżono jej ogromny talent. Na propozycje filmowe nie trzeba było długo czekać. Dużym sukcesem była główna rola damska w filmie Klątwa Doliny Węży w reżyserii Marka Piestraka. Jednak najbardziej w pamięci zostanie rola w filmie Sztuka Kochania Jacka Bromskiego. Obsadziłem ją dlatego, że akurat do tej roli się nadawała. No, rola